Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Michał. Witam was w filmiku podsumowującym pierwszy sezon Simsów na moim kanale. No cóż, powiem tak. Wiem, że większość z osób będzie zawiedzonych, bo pewnie spodziewało się, że będzie to taki livestream, który będzie podsumowywał pierwszy sezon Simsów, ale stwierdziłem w sumie, że czemu by nie zrobić taki niedługi filmik, w którym co nieco podsumuję pierwszy sezon i zapowiem wam co będzie działo się w sezonie drugim i kiedy sezon drugi ruszy więc tak jeżeli chodzi o główną rodzinkę którą żeśmy stworzyli na pierwszych live'ach czyli w której znajdował się Andre, Pixel, Trymex i tak dalej tak dalej mogę powiedzieć tak obecna rodzinka która została ukończona czyli tam gdzie tam gdzie pojawiło się dziecko Azdeka oraz Agix i tak dalej ta aktualna rodzina która została ona będzie miała swoją kontynuację od sezonu drugiego w nowym mieście, ponieważ tak będzie dodatek z nowymi miastami, które sobie ogarnę. Co więcej, będą mieli dalej kontynuowane wątki i prawdopodobnie ujrzymy Andry, który e, będzie w wieku emerytalnym, czyli po prostu będzie dziadkiem, co będzie dosyć ciekawą sprawą i dosyć, no, fajną. Chciałbym zobaczyć szczerze Andry, który byłby dziadkiem. Kto wie, może jeszcze w y, drugim sezonie Chrystek zdadzie sobie swoją drugą połówkę. W sensie ten Chrystek w Simsach nie Chrystek youtuber, tylko Chrystek w Simsach, żeby nie było, że ktoś pomyśli, że to jest odzwierciedlenie tego, co mamy w naszym rzeczywistym. W rzeczywistym życiu. Swoją drogą, Chrystek, pozdrawiam cię, ponieważ to dzięki też Chrystkowi w ogóle e, seria z Simsów troszeczkę, że tak powiem, została zrealizowana na moim kanale, bo jakiś czas temu, przed jakby odpaleniem pierwszego live'a Simsów, to Chrystek mówił mi, a raczej nawet mi podpowiedział, żebym ogarnął sobie Simsy, bo mogło być to bardzo coś fajnego i nie będę ukrywał, ale fajny sposób się to przyjęło na tym kanale i bardzo z tego powodu się cieszę. Co dalej? Główna rodzinka, czyli rodzinka, w której jest Andre, Chrystek i tak dalej. No, to tak jak już przed chwilą wspomniałem, będą mieli swoje kontynuacje w drugim sezonie. Jeżeli chodzi o rodzinkę Kleja, tutaj bez dwóch zdań nie będzie kontynuacji, ponieważ cała ta. cały ten jakby epizod tej rodzinki Kleja, gdzie była tam Sysia i tak dalej, i tak dalej. Oni mają już wątek zakończony, bo tam nic już nie trzeba dodawać. Ten wątek po prostu został zakończony. Ale rodzinka natomiast klejanki i tam osób, które znajdują się w tej, rodzin... w tej rodzince będą mieli po prostu kontynuację już od drugiego sezonu, ponieważ tego był jeden stream, a chciałbym z tego zrobić przynajmniej tak z 5-6 streamów z tamtej rodzinki, może 7, 8, maksymalnie 10, coś takiego. Tak więc, oni będą mieli wątki kończone, a raczej kontynuowane. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, co dokładnie teraz, na chwilę obecną, ponieważ tylko był jeden live z rodzinki Klejanki. Tak więc, na chwilę obecną, no, niewiele wiem sam, i niewiele też wiem, co będzie dalej kontynuowane w tej rodzince, tak więc, to jest jedna wielka niewiadoma. Jeśli chodzi natomiast o te pozostałe rodzinki, czyli tam, youtuberzy... O właśnie, youtuberzy. Jeśli chodzi o pozostałe rodziki, czyli YouTuberzy, to jest między innymi pierwsza rodzinka, którą chciałbym poruszyć. Myślę, że z niej nie będzie jakichś takich live'ów, bo zrobiłem w sobie ich tak, o, żeby po prostu pokazać wam, że powiedzmy potrafię odwzorować e, kogoś tam z YouTube'a w simsach. Nie wiem, wyszło jak wyszło. Nikt nie spodziewał się chyba raczej nie wiadomo jakich kokosów. Pozostałe rodziki, które zostały stworzone. Prawdopodobnie będą miały jakiś tam swój mały wkład w drugi sezon Więc o to się nie bójcie, że kogoś tam pominąłem i tylko go sobie stworzyłem od tak w ogóle, że Hej, stworzyłem cię, ale nie będziesz miał swoich wątków kontynuowanych, ani w ogóle zaczętych Nic w tym yy, wypadku, po prostu Oni będą wszyscy mieli swoje jakby Przygody i perypetie Rozpoczęte tak naprawdę od sezonu drugiego Tylko nie wiem odnośnie Sytuacji z rodzinką, gdzie właśnie jest ta bio i tak dalej, bo oni jakoby Troszeczkę mieli swoje perypetie podczas sezonu pierwszego, ale Do tego jeszcze przejdziemy i Przy tym zostałem jeden wielki znak zapytania No cóż, jeśli chodzi o sezon pierwszy jestem zadowolony, ponieważ jeżeli chodzi o Sima Andre I Chrystka właściwie, bo to są dwa Simy Dwa Simowie Którzy tak naprawdę są w bardzo dobry sposób y, zupgrade'owani Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się tam Andre prawie wymaksować A Chrystka, no de facto też prawie udało mi się go wymaksować Ale będziemy się na tym jeszcze bardziej skupiali od sezonu drugiego no to teraz pewnie się zapytacie, Dobra Michał, skoro wyjaśniłeś już co nieco i zapowiedziałeś co będzie w sezonie mniej więcej drugi, bo będą te dodatki i tak dalej i tak dalej i wątki niektórych rodzin będą kontynuowane, no to kiedy startuje ten owy drugi sezon? Planowana emisja drugiego sezonu w Simsach trójce, z dodatkami rzecz jasna ten sezon drugi, chciałbym odpalić koło 18 kwietnia. Jak nie 18, to tak, równo 20 kwietnia i po prostu ten sezon będzie jednym z dłuższych, ponieważ będzie on trwał aż do 10 lipca. A co będzie dalej? To jest też jedna wielka niewiadoma. Na razie nie będę spoilerował, dlaczego. I w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Na chwilę obecną Simsy są zawieszone do tego 20 kwietnia. Za ten czas po prostu będzie teraz przerwa. Może w międzyczasie ogramy sobie Simsy dwójeczkę, kto wie może Simsy jedyneczkę, a kto wie może gdzieś tam się pojawi jakiś casualowy stream Simsów czwóreczki. Obserwujcie koniecznie kanał, grupę na fejsie oraz fanpage, jak i Discord, ponieważ tam na bieżąco daje informacje o tego typu rzeczach. Tymczasem dzięki Wam za wysłuchanie, napiszcie co sądzicie o pierwszym sezonie, jak Wam się czy przyjemnie wam się oglądało, czy nieprzyjemnie? Co sądzicie? Wasze zdanie jest bardzo dla mnie ważne, dlatego piszcie na dole w komentarzach. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć.